humorem i entuzjazmem młodsi uczniowie zaprezentowali swoje szkoły w czasie edukacyjnej giełdy dla gimnazjalistów w Kolnie. Bóg ci zesłał mnie, bym prezentowała szkołę. Bóg ci zesłał mnie, więc się z tego tylko ciesz. Z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu, więc do Bety pójdź. Meta dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy, gdy tu już uczęszczam, reszta jest już niczym. Meta dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy, gdy tu już uczęszczam, reszta jest już niczym. Dzisiejsza giełda daje taką możliwość. Szczególnie podkreślić chcę dzisiejszy czas gospodarki rynkowej. I tu zwracam się do młodzieży, droga młodzieżą, ten wybór zawodu, w szczególności zawodu, który da wam później pracę, będzie kształtować waszą przyszłość. Działania obecnego rządu, działania resortu pracy, resortu oświaty, jak również innych resortów rządu, mają sprzyjać stabilizacji, tworzeniu miejsc pracy. Myślę, że dzisiejsza giełda zawodów da możliwość wyboru właściwego zawodu. Do udziału w giełdzie edukacyjnej zostali zaproszeni nauczyciele i uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Kolna, Łomży i Pisza. My promujemy naszą szkołę o profilu policyjnym. Pokazujemy także pokazy barmańskie, zachęcamy wszystkich, żeby jak najbardziej większa osób, liczba przyszła do naszej szkoły. Chłopaki z hotelarstwa też pokazują swoją musztrę, sztukę flair też bardzo chętnie. Wszyscy oglądają. Budowlańcy z nami są technikum żywienia, usług gastronomicznych. Celem edukacyjnej giełdy dla gimnazjalistów jest przedstawienie ofert gimnazjalistom na rok 2016-2017 szkół ponadgimnazjalnych z naszej okolicy, z Łomży, z Rucianej Nidy, z Piszu, z Niedźkowa. Organizatorem edukacyjnej giełdy jest Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kolnie oraz Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Kolnie. Młodzież poprzez właśnie taki kontakt ze szkołami może sobie dobrać odpowiednią ofertę, to co go interesuje, zobaczyć co konkretnie dają szkoły ponadgimnazjalne, które się wystawiają. I myślę, że dużo uczniów idzie do wybranych właśnie, dalej się kształcić do wybranych przez siebie szkół. Udział w giełdzie to przede wszystkim okazja do poznania oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. Chciałabym udać się do całkiem dobrej szkoły, chyba liceum, aby kontynuować swoją edukację. Chciałabym, żeby szkoła mi zaproponowała dobre zajęcia pozalekcyjne, aby szkoła zapewniła mi też bezpieczeństwo. Wybieram właśnie na obszarze tu Kolna, ale naprawdę ciężko jest powiedzieć, jakie będą wyniki i ciężko tak jakby zobaczyć, na jaki poziom możemy dalej iść. Chciałabym studiować medycynę lub kosmetologię. A myślę, że uczyć się ponadgimnazjalnie to w Kolnie, w Łomży, na obszarach tu właśnie naszego miasta. Bardzo fajny pomysł, żeby takie targi odbywały się u nas w szkole, ponieważ możemy tak jakby zdecydować do końca, upewnić się w jakichś swoich przekonaniach, gdzie mamy zamiar iść, albo jeszcze je zmienić, ponieważ mamy właśnie teraz na to czas, bo właśnie teraz powinniśmy wybierać nasze liceum czy szkoły zawodowe, do których chcielibyśmy iść w przyszłości, bo tak naprawdę to jest nasza przyszłość i to, co będziemy, od tego zależy całe nasze życie, co będziemy robić w przyszłości. Ja chciałabym w przyszłości studiować, dlatego bardziej chciałabym wybrać się do liceum ogólnokształcącego, ponieważ interesują mnie kierunki humanistyczne i bardzo, bardzo, bardzo najbardziej chciałabym studiować w przyszłości prawo.